Dzień dobry, witam na kanale Azji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i cóż, przyszedł ten piękny dzień, gdy prawda znowu wyszła na jaw. Pozdrawiam serdecznie Creative Mario. Mario, jesteś spoko, ziom. To, co powiedziałeś, było prawdą. Rado użył mojego adresu. List jest u mnie. Także masz dobrą pamięć, chłopie, co do mojego adresu, nie? No i cóż, widzę, że wieszają na tobie psy. Teraz Rado z Jarkiem, bo powiedziałeś prawdę. Gdzie był Jaruś? Dlaczego adresu nie użyczył Jarek? Tylko Rado poszedł na mój adres znowuż. Tu jest właśnie, jak zwykle, przyjacielska sztama, tak? Jak to mówimy? Mamy sztamę. Tak, tylko ty się rozchodzi o tylko kosiarkę. No i to będzie krótkie dzisiaj ogólnie. Podążając tropem tego, iż list jest u mnie, mam dopisaną notkę do tego listu. Nie otworzyłem go. Aczkolwiek sprawdziłem prawa co do otworzenia listu i możesz otworzyć list, jeżeli jest na to podstawa, że komuś trzeba jak najszybciej go przekazać, a tej osoby tu nie ma. Czyli mógłbym użyć na podstawie jednego z podpunktów, paragrafów, żeby wyciągnąć, zrobić fotkę i przesłać Radowi, żeby zapłacił sobie. Ale takiego jak bolsze trąbka. I krótko i w temacie, Rado użył mojego adresu, którego nie mógł użyć. Już na poprzednich filmikach odwoływałem się do tego, że nie ma prawa używać tego adresu, a dalej to robi. Ostatnio w komentarzach też mi się pokazał, że on jebie mnie i moją matkę. Także piękniutko. Jarek też coś zaczął tam pisać, ale bardzo szybko usunął swoje komentarze. Nawet nie zdążyłem doczytać. Także chyba na bani we dwóch byli i próbowali zrobić zamieszanie. Ale wiedzą, że jak u mnie popiszą, to od razu ludzie na nich skaczą, to tyle mogą sobie nagadać, co oni chcą. No, ale co do listu, no to radził. Masz czas jutro do, niech się wyśpię, drugiej, żeby sam przyjść i zapłacić tą kwotę, bo oczywiście nie wyjdziesz z listem, tak jak myślisz sobie, że wyjdziesz z listem, a do mnie będą przychodzić komornicy. Bo o drugiej wkładam ten list do skrzynki razem z notką, na której będzie wszystko na temat ciebie, twojej pracy, twojego youtuberowania. I moja skarga będzie złożona jutro o drugiej na policję za używanie mojego adresu, bo to jest nękanie tego adresu. Także po prostu upierdzielę cię. A z tego względu cię upierdzielę, jeżeli tu się sam nie pojawisz. Wiesz dobrze, gdzie mieszkam. Bo życzyłeś mi śmierci. I ten kawałek też posiadam. Także życząc mi śmierci, wyzywając moją matkę od alkoholiczków, jechanie po Corneli, a to by teraz taki malutki wosek i lecisz do tego, kurde, swojego pudełka, żeby odsiedzieć. Także przyjdziesz tutaj, przeprosisz i upewnij się, że masz tą całą sumę na spłacenie tego. Nie wiem, ile tam dostałeś. Mario mówił, że było około 1300. To nie wiem, komu tam musisz coś zrobić, żeby dostać taką sumę, ale upewnij się, że będziesz miał kartę, żeby zapłacić. Bo jeżeli nie, to ja to odsyłam. Dałem ci kiedyś szansę z listem poprzednim i nie zapłaciłeś go. Przychodziły kary, przychodziły, że masz zapłacić. Ty dostałeś powiadomienie o tym, że miałeś zapłacić tylko 160, 126 funtów i nigdy tego nie zapłaciłeś. I na mój adres przychodziło, aż musiałem poinformować ich, że taki obywatel tu nie mieszka. Tam jeszcze podałeś złą datę urodzenia, twoje imię i nazwisko było poprzekręcane. Dlatego teraz sąd ci tego nie dobił. Ale w tym wypadku, na tym liście, który przyszedł, jest jasno napisane, do kogo on przyszedł. Tu się już nie wykręcisz, że to nie ty. Także musiałeś go w sądzie podać. A że dałeś się nagrać przed sądem, z całym tym pieprzeniem, ubliżaniem sądowi, to starczy odwołać sąd do filmiku na YouTubie i oni sami zobaczą,
kogo oni tak naprawdę skarali, wiesz. I no cóż, nie wiem, od chwili listu, czy od chwili czegoś tam będziesz miał czas na spłacanie w ratach, tak jak ci powiedzieli, że w ratach to jest. No ale ja ci go nie dam, bo ty zrobisz to samo, co zrobiłeś z tamtym. Także skołuj sobie, nie wiem, 1280, 1300 funtów, staćcie, z plackiem utrzymujesz kontakty. Także Jarek może ci pożyczyć, zapłać, a nic nie będzie. A jak nie, to po prostu nie fatyguj się w ogóle, a ja odeślę ten list o godzinie drugiej. Bez problemu. Karteczka już jest wypisana w języku angielskim. I cię po prostu niech to nauczy, że jak ci grunt pod nogami wali, to biegniesz do kuzyna. A przecież masz kolegów, Jarusia. I co? Nie dał ci adresu? Nie poszedł z tobą do sądu, bo nie trzeba było. Taki ziomal. To teraz skołujcie kasę na zapłacenie tego. Tam na pewno jest opcja zapłacenia. Bo niestety, ale wisisz na włosku. A ten włosek jest bardzo cieniutki. Także ja nie jestem mściwym człowiekiem. Ty sam się wpieprzyłeś w tym wypadku w gówno, używając mojego adresu. To było najbardziej debilnym pomysłem, jaki chyba ostatnio zrobiłeś. Bo wiesz, że masz kosę ze mną, jedziesz cały czas po mnie, po wszystkich w koło. Mariu ci pomógł, a ty teraz po nim jedziesz. Także no, pojedziemy. Pojedziemy rado, ale jeszcze raz do sądu. Bo jeżeli nie będziecie jutro, to o drugiej, no to oni cię zawiną tam spod Wembley. Pamiętaj, że adresu mogłeś nie pokazać, ale lokalizację telefonu policja namierza. I jak nie Jarka będą pytali, gdzie mieszka, żeby twój adres podał, to lokalizację telefoniczną znajdą. Bo w tym wypadku będziesz poszukiwany za podanie fałszywych danych dla sądu. Także ja ci życzę jak najlepiej, ale masz czas do drugiej jutro, żeby sam tu się zjawić. Nie zbieraj bandy chuja, bo nie będzie miło. Tu przyjdziesz sam, polubownie porozmawiać, zapłacić tą karę i odebrać ten list. Jeżeli nie będziesz chciał przyjść, no to wiadomo, co idzie dalej z tym. Bo ja mam dość życzeniami śmierci na internecie, wiesz? Chcesz mi pożyczyć śmierci? Raz Rumunu wysłałeś na mnie? Przyjdź sam. I wreszcie damy sobie po tym przysłowiowym liściu, tak jak wszyscy tu mówią, nawet nagraj, jak będziesz mi z liścia dawał. Bo jestem ciekawy, jak to wygląda. Ale na internecie to szczekać to se możesz. Dzisiaj specjalnie dla ciebie szelek nie założyłem. Ciamkam jak zawsze, bo dalej na detoksie jestem, bo potrafię wytrwać, nie jak ty. Ty po prostu dużo mówisz, mało robisz. Co, ciężarki znowu dźwigasz? Żeby ci tylko plecy nie bolały, ty. Bo już raz to przerabiałeś. Także 2-3 dni zakwasu się nabawisz i o Jezu, bo Jezu, o Jezu, o Jezu, jak mnie wszystko boli. Normalnie koksiasz. Także Radziu, ja cię serdecznie pozdrawiam i czekam do jutra, do drugiej. 14, czy jakbyś to wolał. I będziemy rozmawiać oko w oko, bez nikogo. A jak nie, no to już sąd z tobą sam porozmawia. Bo mnie nie trzeba było u ciebie w sądzie. Byłem ostatnią osobą, która miała się tam zjawić. I już czymś tam nie zjawił. Także jeszcze raz przemyśl sobie. Próbowałem się zadzwonić do twojej kobiety, żeby powiedzieć o tym, że to nagrywam. Nie odebrała, żeby ci przekazać. Czyli musimy się komunikować przez internet. No ale czemu mają ludzie o tym nie wiedzieć? Skoro sami nie umiecie telefonów odbierać. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Jutro będzie update, co się stało.